Proszę Państwa, już minęła godzina 13. Otwieram 62. sesję Rady Powiatu w Świdniku 6. kadencji. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Przede wszystkim naszych gości, szefów jednostek, dyrektorów, służb, Państwa radnych na tej sesji. Media, jeśli są z nami. Serdecznie witam. Proszę Państwa, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Chciałbym, żebyśmy stwierdzili kworum, czy możemy prawomocnie obradować. Proszę bardzo. OK, dziękuję. Na sesji obecnych jest 18 radnych. Na sesji obecnych jest 18 radnych, jeden radny nieobecny. Jest z nami pan Bartłomiej Pejo, który został wybrany, czego mu gratuluję, posłem na Sejm. Jest z nami obecny, ale głosować nie może. W związku z tym mamy 18 radnych obecnych na sesji. To jest wystarczające kworum, żebyśmy mogli prawomocnie obradować. Dziękuję bardzo. Drugi punkt porządku obrad. Przedstawienie proponowanego porządku obrad. Państwo otrzymaliście ten porządek w materiałach. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie będziemy, proszę Państwa, realizowali porządek obrad zgodnie z zaplanowanym porządkiem. Natomiast w tym miejscu mamy taką małą uroczystość podwójną. Chcielibyśmy wyróżnić i podziękować za pracę najpierw panu Bartłomiejowi, posłowi na Sejm, Bartłomiejowi Pejo, a później trzem ustępującym dyrektorem naszych placówek oświatowych. I chciałbym, żebyśmy w tej części pierwszej, oficjalnej, właśnie tym czterem osobom za ich służbę i pracę na rzecz powiatu podziękowali. Panie starosto, proszę. Szanowni Państwo, mamy taką propozycję, aby w imieniu zarządu, w imieniu Rady Powiatu wspólnie z przewodniczącym podziękować naszemu koledze, który ławy posiedzeń Rady Powiatu zamienia na ławy poselskie wolą wyborców i w tym momencie mamy taki pamiątkowy grawerton oraz kwiaty i zapraszamy wszystkich Państwa do pamiątkowego zdjęcia. Panie Bartłomieju. Działa. Szanowni Państwo, przede wszystkim podzielę się taką uwagą, że z tamtej pozycji widowni zdecydowanie inaczej wygląda ta perspektywa. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowne Panie Radne, Szanowni Panowie Radni, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie
Dziękuję za te dzisiejsze podziękowania, za gratulacje. Dziękuję za 9 lat, bo to już prawie 9 lat, kiedy miałem tą przyjemność niewątpliwie pełnić funkcję radnego od 2018 roku, już druga kadencja i prawie 5 lat, tak jak z kolegami podsumowaliśmy funkcję wicestarosty, którą Państwo radni mi powierzyli. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu, na ręce Pana Starosty, całemu zarządowi za tą, mam nadzieję, owocną współpracę. Starałem się tą pracę wykonywać jak najlepiej potrafię i poświęcać jej jak najwięcej czasu. Również w tych godzinach i w tym czasie poza normatywnym, bo tego wymaga moim zdaniem ta praca samorządowca. I o tej pracy deklaruję, że nie zapomnę tego, jakie tutaj w samorządzie są problemy. I w tej chwili pełniąc funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, będę pamiętał o tych problemach samorządowych. To taka moja deklaracja i w kampanii wyborczej, i podtrzymuję ją również tutaj, bo tych problemów samorządowych, które można rozwiązać w polskim parlamencie, jest naprawdę wiele. I jednym z głównych moich tematów, tak już sobie zaplanowałem wcześniej, będzie właśnie kwestia samorządu, bo niewątpliwie samorząd wymaga wielu, wielu poprawek i na tym będę chciał skupić swoją pracę parlamentarną. Proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu radnym, wszystkim osobom, które dzisiaj na sali reprezentują jednostki powiatowe. Ta współpraca z jednymi z Państwem była bliższa, z niektórymi z Państwem, mam tutaj na myśli w tej chwili te piony, te wydziały, z którymi współpracowałem, była bliższa, po prostu codzienna, ale ja sobie naprawdę nie przypominam takiej sytuacji, kiedy mielibyśmy jakieś spory, niepowodzenia. Zawsze starałem się podchodzić do pracy nie politycznie, tylko tak po ludzku i mam nadzieję, że tak ta praca była też odbierana. I taka też pozostanie. I zapraszam naprawdę wszystkich Państwa. Patrzę tutaj na kolegów z klubu, ale również Państwa z opozycji do takiego bieżącego kontaktu i deklaruję też, że to, co będzie w mojej mocy, to będę starał się pomagać na rzecz gminy Świdnik, gmin powiatu świdnickiego i całego powiatu świdnickiego, bo taka jest z założenia moja rola. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i zapraszam naprawdę tak z serca do dalszej współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu posłowi. Ja tylko taka też od siebie dygresja. Proszę Państwa, mamy to szczęście chyba, być może nawet jesteśmy wyjątkowym powiatem w skali kraju, że wszyscy posłowie, którzy reprezentują tą naszą świdnicką ziemię, wywodzą się z samorządu terytorialnego, bo tak jak w świętej pamięci pani profesor Zyta Gilowska była samorządowcem, pan Artur Soboń, ja również z samorządu się wywodziłem, tak również tą drogą idzie pan Bartłomiej Pejo. I myślę, że to jest właściwa droga i dobra, dlatego, bo przez pracę w samorządzie naprawdę możemy dużo się nauczyć i potem to doświadczenie wykorzystać w naszej pracy parlamentarnej. Także panie Bartłomieju, jeszcze raz z całego serca dziękujemy i będziemy pamiętali o tej deklaracji, więc może pan liczyć na to, że będziemy do pana wydzwaniać i w różnych sprawach niepokoić, jeśli chodzi o sprawy samorządu. A teraz, proszę Państwa, druga część tej przyjemnej części naszych obrad, pana Romualda Gumieniaka, starostę, zapraszam do mikrofonu, abyśmy mogli podziękować dyrektorom szkół. Szanowni Państwo, z wielką radością i z wielką przyjemnością, ponieważ dzisiaj można powiedzieć, że tematem naszej sesji, takim wiodącym, są kwestie oświaty, więc jest to okazja do wielkich, wielkich, gorących podziękowań
dla naszych dyrektorów, którzy skończyli swoją funkcję z dniem 31 sierpnia, ale byli świetnymi, wieloletnimi dyrektorami, jak chociażby pan dyrektor Stefańczyk, który z powodów osobistych dzisiaj nie mógł spotkać się z nami, ale też pani dyrektor Goral, przez wiele lat zawiadująca Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, no i oczywiście pani dyrektor Kulisz, wcześniej dyrektor Zespołu Szkół w Trawnikach, a przez pewien moment do scalenia tych dwóch jednostek pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach. I tak jak wspomniałem, wieloletnim, z ogromnymi zasługami dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego, słynnego Bronka, pan dyrektor Stanisław Stefańczyk. Mieliśmy mu przyjemność nie tak dawno złożyć gratulacje i podziękowania, ale nie było takiej sposobności, żeby zrobić to na sesji w obecności radnych i to w niniejszym czynie. Wielkie, gorące, serdeczne podziękowania za Państwa pracę, za Wasz trud, za ogromne zaangażowanie i serce w to, żeby ta społeczność, żeby te społeczności szkolne jak najpiękniej wyglądały, jak największe osiągnięcia miały i żeby rzeczywiście stanowiły taką fajną wspólnotę, która kształci, przygotowuje młodych ludzi do bycia obywatelami, do życia w naszej ojczyźnie jako osoby już ukształtowane, już uformowane. Bardzo Państwu za tą ogrom pracy dziękuję i myślę, że nie robię tego w imieniu własnym, ale w imieniu nas wszystkich. Gdybym mógł poprosić tutaj przed ten stół prezydialny obecne panie dyrektorki. Proszę o brawa. Przygotowałam się, proszę Państwa. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować za te wiele lat współpracy i chciałabym też podkreślić, że przez te 16 lat bycia dyrektorem pracowałam z trzema starostami. Był to Pan Mirosław Król, był to Pan Dariusz Kołodziejczyk oraz Pan Łukasz Reszka. I chciałabym wszystkim Panom starostom bardzo podziękować za te lata współpracy. Chciałabym również podziękować Pani Skarbnik, poprzedniemu Skarbnikowi również za tą współpracę. Chciałabym podziękować wszystkim radnym, którzy byli życzliwi mojej szkole, Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej, za te decyzje podejmowane przez Państwa na rzecz szkoły. Dziękuję tym z Państwa, którzy chociaż raz pojawili się w naszej szkole, mieli okazję zobaczyć, jak ta szkoła wygląda. Bardzo ważne jest tworzenie opinii o miejscu, nie tylko na podstawie opinii innych osób, ale takiego dogłębnego poznania, więc jeśli ktoś z Państwa był, widział, bardzo za to dziękuję. Proszę Państwa, przez te 16 lat udało się wiele zrobić w tej naszej szkole. Ja tylko chciałabym, póki mam możliwość, powiedzieć kilka takich podstawowych danych. Nasza szkoła zdobyła ponad 22 miliony złotych poza budżetem, czyli realizując różnego rodzaju projekty unijne, otrzymywaliśmy różne darowizny,
mieliśmy też inne, różne inne zewnętrzne źródła dofinansowania, więc jest to naprawdę olbrzymi wkład finansowy w działalność tej szkoły. 22,5 miliona to jest olbrzymia kwota. Zatrudniłam 42 nauczycieli, zatrudniłam 26 pracowników, przepraszam, 76 nauczycieli, 26 pracowników administracji. Powołałam 4 wicedyrektorów, 2 kierowników internatu, 1 kierownika Centrum Kształcenia Zawodowego, a 42 nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego. Współpracowałam, podpisałam różne umowy współpracy z ponad 35 uczelniami i szkołami oraz z ponad 60 pracodawcami. Jest to naprawdę znaczna część takiej działalności dyrektora szkoły. Powołałam nowe typy szkół, gimnazjum, które powstało i ustało również za czasów mojej kadencji, liceum dla dorosłych, szkołę policjalną oraz przekształciłam zasadniczą szkołę zawodową w branżową szkołę pierwszego stopnia. Stworzyliśmy nowe zawody, było to 14 nowych zawodów powołanych w szkole, z czego 6 cieszyło się dużą popularnością, do tej pory funkcjonują. Między innymi jest to technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik usług finansowych, który był w szkole policjalnej oraz inne zawody, które też no, cieszyły się sporym zainteresowaniem. Znaczącym też zadaniem szkoły było tworzenie czy realizowanie innowacji pedagogicznej w postaci klasy mundurowej. Klasa mundurowa była widoczna w naszym mieście. Za te wszystkie działania bardzo Państwu dziękuję, bo Państwo też przyczynili się do tego, że te zadania udało nam się realizować w naszej szkole. Także jeszcze raz dziękuję za te 16 lat współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję wszystkim osobom, które pracowały na rzecz szkół. Myślę, że ta naprawdę to, co Pani Dyrektor przedstawiła, jest imponującym dokonaniem. Myślę, że naprawdę naszymi powiatowymi szkołami możemy się chwalić i za tą pracę Państwu serdecznie w imieniu Rady dziękujemy. Proszę Państwa, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3, protokół z 61 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Świdniku. Czy ktoś z Państwa do tych protokołów ma jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4, informacja starosty o działaniach zarządu podjętych pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, Panie Starosta. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja o pracach zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Posiedzenie nr 55 26 września. Przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z panem Jackiem Kamińskim, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Przyjęto uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Przyjęto uchwałę w sprawie nadania odznaki honorowej zasłużonego dla powiatu świdnickiego. Przyjęto uchwałę w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Świdniku w sprawie skargi na stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Posiedzenie z 26 września nr 56. Przyjęto blok uchwał w sprawie zmian budżetowych i zawiadomienia jednostek budżetowych. Złożono wniosek do Zarządu Powiatu do Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Posiedzenie nr 57 z 29 września. Przyjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2023. Następnie zawiadomienie jednostek budżetowych i zmianę uchwały w sprawie planu finansowego z zakresu administracji zleconej przez administrację rządową. Przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku środków finansowych. Posiedzenie nr 58. Przyjęto wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod poszerzenie drogi powiatowej Gardzienice, Fajsławice, Suchodoły. Przyjęto wniosek Wydziału Gospodarki Drogowej o wyrażenie zgody na nabycie przez powiat świdnicki w Świdniku prawa własności nieruchomości stanowiącej własność położoną w miejscowości Minkowice, gmina Mełgiew. Posiedzenie nr 59 z 9 października. Przyjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dla Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej do załatwiania sprawy, dawania decyzji administracyjnych oraz dokonywania uzgodnień, opiniowania wniosków należących do kompetencji zarządcy drogi. Następnie przyjęto blok uchwał dotyczących planu dochodów, wydatków, zmian budżetowych, poinformowania powiatowych jednostek budżetowych o zmianie planów dochodów i wydatków.
posiedzenie nr 60 przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew gatunku klon zwyczajny usytuowanego w gminie Świdnik, miasto Świdnik, stanowiącej własność powiatu świdnickiego na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przyjęto wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o dofinansowanie kwotą 4700 zł przedsięwzięcia związanego z ochroną wód, chodzi o Straż Rybacką. Przyjęto uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Świdniku na lata 2023-2024. Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Bogdanowi Błaszczukowi. Blok uchwał dotyczących pełnomocnictw dla pani Elżbiety Krupy również. Następnie zapoznano się z materiałami na bieżącą sesję Rady Powiatu. Przyjęto wniosek w sprawie egzekucji sądowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przyjęto uchwały w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Świdniku w sprawie letniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na rok 2023. Przyjęto projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji określonymi w artykule 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Posiedzenie nr 61 z 23 października przyjęto wniosek o przychylenie się do prośby Stowarzyszenia Psoni Koło w Świdniku o umożliwienie organizacji festynu 26 maja 2024 roku. Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Świdniku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przyjęto wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2024 środków finansowych w wysokości 400 tysięcy zł. Przyjęto wniosek w sprawie egzekucji sądowej należności z tytułu opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa. I tak jak zawsze informacja na temat wsparcia i pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Stan na dzień 24 października 2023 roku. W powiecie świńskim aktywne są dwa obiekty kwaterunku zbiorowego zgłoszone do bazy wojewody, w których mogą zamieszkiwać 43 osoby. Na dzień dzisiejszy posiadamy 7 miejsc wolnych. Od początku wojny na Ukrainie w naszym powiecie schronie znalazło prawie 800 osób. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy w tym punkcie porządku ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna. Panie przewodniczący, panie starosto, mam pytanie dotyczące odznaki honorowej zasłużonego dla powiatu świdnickiego. Proszę o rozwinięcie tego punktu. Wniosek złożył honorowy Klub Honorowych Dawców Krwi. Jest to odznaka dla pana Marka Pietrzela, zasłużonego. Nie podam dokładnie, ile litrów krwi, ale to są już bardzo duże ilości. Jest to bodajże druga osoba ze Związku Krwiodawców odznaczona tą odznaką. Dziękuję bardzo. Pan Najda, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam prośbę do pana starosty o to, żeby zarząd nam przedstawił może nowego naczelnika Wydziału Infrastruktury i nowego dyrektora naszego szpitala powiatowego, bo nie było jeszcze takiej okazji i chcielibyśmy poznać tych państwa. Dziękuję. Proszę bardzo. Oczywiście, szanowni państwo, wieloletniego naczelnika pana Jarosława Drozda zastępuje pani Magdalena Uniłowska. Wydaje mi się, że jest na sali. Pani Magdalena pełni obowiązki naczelnika wydziału. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora szpitala, to tutaj doprecyzuję. Otóż na pana Jacka Kamińskiego zastępuje w chwili obecnej pełniący obowiązki dyrektora szpitala pan Andrzej Kowalski. Pana Andrzeja dzisiaj na sesji nie ma z racji wykonywanych obowiązków, natomiast jest to osoba, która pełni obowiązki dyrektora. W tej chwili zarząd przygotowuje procedurę ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora naszej świńskiej lecznicy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnych punktów. Punkt 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Świdniku podjętych na 60. sesji Rady Powiatu w Świdniku i 61. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Świdniku. Państwo ten materiał otrzymaliście. Czy są w tym punkcie jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie punkt kolejny. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu w Świdniku o działaniach podjętych od 60. sesji Rady Powiatu. Nie przedstawię dzisiaj państwu żadnych istotnych informacji, bo takich nie było. Więc przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 7. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu w Świdniku dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. Państwo ten materiał również dostaliście w korespondencji. Czy w tym punkcie porządku obrad jakieś pytania?
Nie ma też tam żadnych istotnych bardzo informacji, więc dziękuję. I kolejny punkt 8. Informacja starosty Świdnickiego dotycząca świadczeń majątkowych pracowników samorządowych zobowiązanych do składania. Również tą informację Państwo otrzymaliście. Czy w tym punkcie jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, jesteśmy w 9. punkcie porządku obrad. Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022-2023. Z tym materiałem zapoznała się komisja. Czy w tym punkcie Państwo chcielibyście zadać jakieś pytania albo przekazać jakieś informacje? Nie widzę. Tak, proszę bardzo. Zgłaszam wniosek, aby w kolejnym roku takie opracowanie zawierało porównania rok do roku z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o osiągnięcia, nie, o wyniki egzaminów, na przykład takie dane statystyczne, o to mi chodzi, z dwóch powodów. Dlatego, że teraz to jest pierwszy rocznik, który kończy szkołę po szkole podstawowej 8-letniej, już bez gimnazjum. A drugi powód, w placówkach zmienili się dyrektorzy. Chciałabym, no to już być może nie ja, bo też będzie następna rada, ale sugeruję, żeby taka informacja z odniesieniem do wcześniejszego rocznika tam się znalazła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie jeszcze jakieś uwagi ktoś z Państwa chciałby zgłosić? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, 10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach za rok 2022. Jest z nami pani dyrektor. Komisja zapoznała się z tym sprawozdaniem. Rozmawialiśmy trochę o kondycji DPS-u. Nie wiem, czy pani dyrektor chciałaby kilka słów przekazać. Proszę, zapraszam. Tak, no, dobrze, dobrze, tak, tak, rozumiem. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj tak jak Pan Przewodniczący powiedział, złożyłam sprawozdanie do Państwa, więc jeżeli w sprawie sprawozdania Państwo macie, aha, sprzęga się, jakieś pytania, to bardzo proszę. Natomiast jednocześnie przygotowałyśmy tutaj taką krótką prezentację dotyczącą naszej placówki, którą chcemy teraz Państwu przedstawić. Prezentacja dotycząca zakresu usług, które świadczy Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach. Jak Państwo wiecie, dom jest położony na wsi, jest to w dolinie rzeki Giełczew. Nasz dom jest przeznaczony dla 55 mieszkańców, natomiast zamieszkują panie, na ten moment mieszkają same kobiety, więc panie zamieszkują w trzech budynkach. Jest to dom A, dom B i dom dworek, tak to zwyczajowo się u nas nazywa i tak to zostało. Na prezentacji są przedstawione budynki, które u nas się znajdują. Budynki te są zlokalizowane oczywiście w parku. Park jest zabytkowy, dworek również jest objęty ochroną konserwatora zabytków w Lublinie, więc taka to jest u nas jakby infrastruktura, która nam bardzo sprzyja, ponieważ jest taki piękny mikroklimat u nas dzięki temu parkowi rzeczywiście, chociaż też mamy z tego powodu trochę pracy. Tak jak wspomniałam, jest to miejsce, w którym mieszka 55 kobiet. Dom jest przeznaczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ma różne typy. Jest dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i również dla osób, więc możemy potencjalnie przyjmować również mężczyzn do domu. Są to wtedy osoby przewlekle somatycznie chore i osoby w podeszłym wieku. Ten dom o tych dwóch profilach to jest dworek, natomiast panie z niepełnosprawnością intelektualną mieszkają w domu A i w domu B.
Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo nasze mieszkanki. Podczas naszych oddziaływań terapeutycznych staramy się, aby one rzeczywiście stały w centrum uwagi, aby one decydowały o tym, jak ten dom wygląda, co się u nas dzieje, w jaki sposób przebiega ich u nas życie, praca, rehabilitacja. I tak, dom A, tak jak mówiłam, to dom dla pań z niepełnosprawnością intelektualną. Docelowo może w nim zamieszkać 18 osób. Są to panie, które mają najwyższe takie kompetencje społeczne i praca z nimi polega na wspieraniu ich rozwoju, na podtrzymywaniu kompetencji, które już mają. Z tego domu mieszkanki wyjeżdżają również codziennie na warsztaty terapii zajęciowej do Mełgwi, prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej. Więc to jest taka grupa rzeczywiście najbardziej aktywnych pań, które w bardzo, powiedziałabym, świadomy, odpowiedzialny sposób też dbają o ten dom. One tam się czują naprawdę jak u siebie, czują się gospodyniami. Wszystkiego pilnują, czasami przypilnują opiekunów, wydaje nam się, że czasami bardziej, ponieważ bardzo są tam zadomowione. Większość, znaczy nie, może nie większość, ale wiele może to jest lepsze słowo, pani mieszka tam naprawdę bardzo długo. Dom powstał w 1982 roku i mamy takie panie, które w tym 1982 roku u nas rzeczywiście zamieszkały, więc przyznacie Państwo, że naprawdę można się zadomowić. Następny tutaj slajd pokazuje nam dom B. Dom B jest domem dla osób, które zamieszkują też kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, ale wymagające już nieco więcej wsparcia i opieki, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym bądź głębokim. Więc tutaj ta pomoc opiekunów już przybiera troszeczkę inny charakter, wymaga więcej zaangażowania, bardziej skoncentrowana jest na opiece niż wspieraniu nabytych wcześniej umiejętności. I dworek to jest ten budynek zabytkowy, o którym wspominałam na początku, objęty rzeczywiście ochroną konserwatorską. Od 2021 roku, odkąd tutaj dzięki współpracy z państwem dane nam było rozszerzyć zakres usług, dom ten zamieszkują właśnie starsze panie, przewlekle somatycznie chore bądź w podeszłym wieku. I tutaj praca z paniami polega na podążaniu za ich potrzebami. Są to osoby bardzo zróżnicowanych potrzebach. Również ten dom ma osób, najwięcej osób na stałe przebywających w łóżkach, bo na ten moment jest to 8 pań, które już wymagają takiej naprawdę całodobowej, specjalistycznej pomocy i opieki. Tutaj troszeczkę tak, żebyście Państwo zobaczyli, jak nasze wnętrza wyglądają, więc w każdym z domów musi być pokój dzienny, gdzie mieszkanki wspólnie spędzają czas. W dwóch domach mamy ten pokój, pełni również funkcję jadalni i to właśnie tutaj na tych slajdach jest zaprezentowane. To są wnętrza naszych pokoi sypialnych. Są to pokoje dwu- i trzyosobowe, tylko tam, gdzie są osoby leżące, więc tam mamy pokoje, dwa mamy pokoje czteroosobowe. Dom oczywiście musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, również fizycznymi, dlatego tutaj jest to jakby pokazane, w jaki sposób sobie radzimy. Na tym lewym slajdzie jest łazienka, która jest bardzo jakby wygodna i bardzo potrzebna u nas dla tych. Jest to łazienka rzeczywiście w dworku, czyli tam, gdzie te panie są najmniej sprawne fizycznie. Na środku jest wanna z dostępem z trzech stron i tutaj ten taki sprzęt, takie. Może nie każdy wie, co to jest podnośnik do kąpieli, więc na tym urządzeniu można człowieka, można osobę potrzebującą przewieźć po prostu z pokoju bezpośrednio z łóżka do wanny, co jest oczywiście dużo bardziej komfortowe i dla mieszkanki, i dla pracowników, bo to jest duże ułatwienie. Natomiast tam z boku na ścianie jest prysznic, w związku z powyższym też bez żadnych
barier z tak zwanym odpływem liniowym. Dzięki temu też mamy możliwość kąpieli pań o troszeczkę innych potrzebach i sprawności fizycznej. Mała salka rehabilitacyjna, nie za duża, dlatego że tak naprawdę rehabilitacja się koncentruje u nas na rehabilitacji przyłóżkowej, o której będzie za chwileczkę. No i tutaj tam kolejna łazienka. Mamy swoją kuchnię, kuchnia centralna, w której w jednym z budynków, w której przygotowane są posiłki dla wszystkich pań, również dietetyczne, rozważone do pozostałych domów. To, co panie będą jadły, o tym decydują one. Tak jak mówiłam na wstępie, staramy się w taki sposób nasze usługi organizować, aby mieszkanki miały jak największy wkład w to, co się dzieje w domu i w jaki sposób żyją. Więc między innymi jednym z tych naszych działań jest to, że panie wspólnie z szefową kuchnią, z pielęgniarką układają jadłospisy. Bardzo tego pilnują, to ich bardzo ulubione, nie wiem, czy ulubione zajęcie, ale bardzo to cenią. Tak. Więc żeby dom funkcjonował, tak, jest dział terapeutyczno-opiekuńczy, to jest jakby serce domu. Tutaj jest zatrudnionych 27 osób na dzień dzisiejszy, w skład których są opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, instruktor terapii, psycholog i pracownik socjalny. To każdy dom ma swoją grupę opiekunów i to ci ludzie dbają o mieszkanki na co dzień. O rehabilitacji, o której mówiłam wcześniej, przyłóżkowej, która się nam najbardziej sprawdza i jest najbardziej potrzebna dla pań o takich potrzebach, jakie teraz u nas zamieszkują. I tu mamy właśnie naszą panią terapeutkę, która prowadzi codziennie zajęcia terapeutyczne z mieszkankami. Oczywiście zespół medyczny, bez tego by się nie dało. Codziennie są pielęgniarki na dyżurach 12-godzinnych. I tutaj kabinek zabiegowych świeżo po remoncie, natomiast pielęgniarki mają pod swoją, jedna pielęgniarka pod swoją opieką w ciągu dyżuru wszystkie panie. A tak jak mówiłam, do zespołu terapeutycznego również należy psycholog i tutaj angażuje się, jak widzicie państwo ze zdjęć, nie tylko w taką pracę gabinetową, ale też i wyjeżdża na zajęcia z mieszkankami, organizuje też życie domu, no, wspiera oczywiście mieszkanki w procesie adaptacji, również wyjeżdża na takie wywiady, które robimy u mieszkańców, którzy chcą u nas zamieszkać, tak zwanych osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pracownik socjalny, bardzo też ważna osoba w naszym domu, ponieważ zabezpiecza wszystkie takie sprawy socjalne mieszkańców, dba o to, aby były źródła dochodów, wszystkie przychodziły do nas, animuje życie domu, organizuje wyjazdy dla mieszkanek, integrację z otoczeniem. Bardzo tutaj pani jest zaangażowana w tego typu działania, także to jest też bardzo ważna osoba tutaj. I oczywiście terapia, o której mówiliśmy. Centrum mamy w jednym z budynków, oddzielnie wydzielone wejście, gdzie jest centrum aktywizacji, też działające od 1998 roku. W centrum pracuje instruktor terapii zajęciowej. Mieszkanki chodzą tam na zajęcia codziennie, na grupę poranną, grupę popołudniową. W sumie 25 osób jest objętych takimi zajęciami terapeutycznymi w naszym domu. Tutaj macie państwo na slajdach tylko kilka prac z Centrum Aktywizacji, ale pozwoliliśmy sobie przywieźć dzisiaj ze sobą kilka również, także proszę, jak będziecie państwo mieli ochotę, to tutaj w korytarzu na stoliczku zaprezentowane są prace naszego domu. Oprócz tego oczywiście takiej codzienności, o której wcześniej powiedziałam, tego, co musimy tutaj i co jest oczywistą sprawą, zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców. Koncentrujemy się na dodatkowych zajęciach, czyli bardzo ważnym dla nas jest integracja ze środowiskiem i podejmujemy co roku jakieś działania, aby te mieszkanki nasze nie czuły się odizolowane, wykluczone w jakikolwiek bądź sposób, więc mamy też dobrą współpracę z gminą, w której miałyśmy w zeszłym roku też wystawę naszych prac.
W tym roku braliśmy udział w dożynkach parafialnych. No, mieszkanki oczywiście wyjeżdżają na wycieczki, na różne spotkania z kolegami z sąsiednich domów pomocy społecznej, na koncerty. Tak naprawdę, tak jak mówię, zaraz też dojdziemy do tego momentu, one też decydują o tym, co by chciały. Tą dla nas też ważną sprawą jest realizacja ich potrzeb wyższych, potrzeb religijnych. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy wspólny płot z parafią. W związku z powyższym mieszkanki mogą bądź chodzić do kościoła, bądź, tak jak tutaj Państwo widzicie, ksiądz proboszcz obecny i poprzedni. Ta współpraca już jest wieloletnia, dobrze ugruntowana, odwiedza nas. I to, co mówiłam wcześniej, to, że panie decydują i to jest właśnie to miejsce, kiedy one mogą podejmować te decyzje. Rada mieszkańców w 2021 roku została wybrana, kolejna rada zresztą, bo to nie jest jakaś tam nowość, więc dzięki temu panie mogą i rozwijać swoje jakieś możliwości i potrzeby takie samorządowe, decydować właśnie o tym, co się dzieje w naszym domu. Stąd te pomysły na wyjazdy, na koncerty, na różne spotkania. To też bardzo tutaj pilnują, no można tak to powiedzieć. W każdym razie ma to dla nich duże znaczenie. Spotkania odbywają się kwartalnie. Osobą odpowiedzialną za Radę Mieszkańców jest właśnie pracownik socjalny i po każdym takim spotkaniu przychodzą do mnie z protokołem i wtedy dyskutujemy, co z tych postulatów możemy zrealizować i jak to zorganizujemy. I naszą kolejnym działaniem bardzo też pilnujemy tego i to jest nasze też to trochę oczko w głowie, to żeby panie miały dobre relacje z rodziną. Od już kilku lat, od 6, ale dobrze pamiętam, mamy taki zwyczaj, nam się zrodził w domu, że organizujemy tak zwane pikniki rodzinne, które cieszą się bardzo dużą popularnością ku naszej radości wśród rodzin również. Państwo się wręcz dopytują, czy będą w okresie COVID-u. Wiadomo, że to było różnie, więc też wtedy mieliśmy dużo takich sygnałów, że jest spore oczekiwanie, więc wtedy jakąś niedzielę bądź letnią, bądź jesienną przeznaczamy już na takie spotkanie. Ono trwa zawsze od rana. Panie prezentują też na każdym, co roku coś innego ze swojej działalności. Później jest wspólny posiłek, wspólna ewentualnie jakaś zabawa. Do tej pory tylko raz nam nie dopisała pogoda. A tak to rzeczywiście zawsze mieliśmy piękną aurę, bo wszystko to robimy na zewnątrz, więc jest to tak naprawdę prawdziwy piknik. Zdarzyło nam się również, tak jak mówiłam o tych relacjach z rodziną, jak pracuję już wiele lat w Ignanowicach i w domach pomocy społecznej innych też pracowałam, to chyba pierwszy raz w życiu zdarzyło się, że Wigilię w zeszłym roku u nas spędził syn jednej z mieszkanek, a nie odwrotnie. Nie było takiej możliwości, żeby zabrał mamę do siebie, więc zadzwonił, zapytał, czy mógłby u nas spędzić Wigilię z mamą i tak się rzeczywiście stało. To zdjęcie po lewej stronie na dole, to wydarzenie dokumentuje. Może to niby drobiazg, ale dla nas to jednak było dosyć ważne. Już nie mówię, że było to ważne dla Państwa, tak, tutaj dla pani Oli i jej syna. No i tak już na koniec chcieliśmy Państwu tutaj kilka takich fotografii pokazać, jak pięknie i uroczo jest w Ignanowicach, jak się tam dobrze mieszka naszym mieszkankom. Taką mamy przynajmniej nadzieję i staramy się rzeczywiście, aby to było dla nich dobre miejsce, aby mogły tam w dobry czas spędzać, aby miały dobrą jakość życia. A myślę, że też i aura, i otoczenie temu sprzyja. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Trzy pytania. Pan Tomasz Szydło, proszę. Ja jeśli można, mam jedno pytanie. Nie wiem, czy pani będzie potrafiła na nie odpowiedzieć, ale to samo ciśnie się na usta. Czy ten syn nie mógłby pełnić opieki nad swoją matką? Tylko przyjeżdżacie, tylko powiedzmy raz do roku na Wigilię. No nie jest raz, nie jest, jest raz do roku, bywa u mamy częściej z dość dobrej relacji. Ale nie wziąć do siebie? No chyba nie mieszka w Polsce. A to za granicą nie ma mieszkań? Ale to nie pytanie, trudno mi tutaj dyskutować na ten temat.
Wiele mamy takich spraw pewnie ludzkich, rodzinnych, z którymi się borykamy na co dzień, które gdzieś tam zaskakują czasami nas również jako wieloletnich pracowników. Natomiast rzeczywiście no, po prostu realizujemy nasze zadania. Dziękuję. Pani dyrektor, pan Jakub Osina, proszę. Tak, to radni powiatu nie są od tego, żeby ludziom układać życie, o czym jeszcze dzisiaj podyskutujemy. Ja mam natomiast pytanie dotyczące sprawozdania, które pani złożyła. Jest w nim informacja o średnim wynagrodzeniu brutto, w tym trzynastka, które w dziale terapeutyczno-opiekuńczym wynosiło w 2022 roku, jeśli się nie mylę, 4813,81 zł. I to jest chyba najważniejsza i taka najsmutniejsza część tego wszystkiego, co dzieje się niestety w ośrodkach takich jak pani. Proszę, jest tu też informacja o tym, że regulacja płac w zeszłym roku to było przeciętnie 900 zł brutto na każdy etat podwyżki. Chciałbym, jeżeli pani by mogła nam uzupełnić tę informację, jak to wygląda dzisiaj i jak regulacja płac wyglądała w 2023 roku. W 2023 roku w lipcu były 300 zł podwyżki, każdy pracownik bez wyjątku dostał do zasadniczych. Tak, i jeszcze jakie było pytanie? Wiedzieć, że na dzień dzisiejszy ta średnia płaca w tym, no, w dziale terapeutycznym, terapeutyczno-opiekuńczym wynosi około 5000 zł brutto. Nie mam przy sobie tych danych, tak? Także no nie umiem tak w pełni odpowiedzialnie potwierdzić, no ale rzeczywiście podwyżki były też w tym roku. Jeszcze uzupełniając, pani dyrektora, proszę powiedzieć, na jakiej, czy ten spór ze związkami zawodowymi, który był w ramach DPS-ów, też dotyczył pani DPS-u i na jakiej jest to, na jakim teraz jest etapie? Tak, ten spór dotyczył również naszego Domu Pomocy Społecznej, ale już jakby sprawa stała się bezprzedmiotowa, ponieważ u nas organizacja związkowa zakończyła swoją działalność. Czyli stała się bezprzedmiotowa, czy rozwiązano problem? Spór jest... Myślę, że nie ma sporu, bo nie ma sporu, mam taką nadzieję. Natomiast oczywiście jakby przyczynkiem do sporu to było wszystko na relacji między pracodawcą a związkami zawodowymi, bo wszystko jest zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, tak? Więc rzeczywiście w tamtym roku państwo też byliście świadkami tych naszych dyskusji i też to się toczyło tutaj na tym forum. Natomiast było tak, że dostałam pismo 14 lutego zeszłego roku i jednym z postulatów było 1000 zł do zasadniczych. Z tym, że państwo chcieli, żeby ta podwyżka była od 1 marca 2022. To było oczywiście niemożliwe, żeby to było od razu w marcu. Natomiast w przeciągu roku, tak jak państwo czytacie, 900 zł było do zasadniczych tej podwyżki. Natomiast rzeczywiście w tym roku dostałam pismo od organizacji związkowej, że z jakichś tam sobie tylko wiadomych, szczerze mówiąc, przyczyn zakończyła u nas działalność, więc jakby z siłą rzeczy, jakby tak formalnie, tak, ta sprawa pod tytułem spór zbiorowy przestała. Okej, tylko prosiłbym, jakby pan radny mógł zadać tą serię pytań, żeby to nie było takie odpytywanie, prawda, co chwilkę. Rozumiem. Możemy dyskutować i nie mam już jakby pytania, tylko chciałbym zauważyć jedną rzecz, że jeżeli ta informacja jest zgodna z liczbami, czyli że 300 zł podwyżki średnio brutto do każdego etatu, drodzy państwo, no to jesteśmy tutaj dużo, dużo poniżej inflacji w tym roku. I obawiam się, że wcześniej czy później przyjdzie taki czas, że będzie naprawdę bardzo, bardzo źle z nowymi pracownikami w DPS-ach, ponieważ jest, jak
wszyscy dobrze wiemy, a między innymi Komisja Infrastruktury, której jestem członkiem, średnio raz do roku jakiś DPS odwiedza. Te warunki pracy są bardzo trudne, specyfika pracy jest jeszcze trudniejsza, bardzo, bardzo wymagająca, a niestety nie jest to jakby tylko uwaga do pani, ale ogólnie chyba do całego systemu, w którym funkcjonują domy pomocy społecznej. Jednak to nieodzwierciedlone jest to w warunkach płacowych, które ci ludzie otrzymują. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, tylko tak dyskutując nieco, czy wymieniać poglądy z panem Osiną, chciałbym zwrócić pana uwagę, że trzeba jakby orientować się do końca w sposobie finansowania i funkcjonowania DPS-ów. Niestety koszt podwyżek, jakie by one nie były, wchodzi w koszt funkcjonowania DPS-u, który jest niezwykle wysoki już na ten moment, bo wykracza powyżej 5000 zł na uczestnika miesięcznie, i eskalowanie czy podwyższanie cały czas tej kwoty powoduje, że DPS-y stają się coraz mniej konkurencyjne. To znaczy gminy nie będą ograniczały jakby kierowanie do DPS-u swoich mieszkańców, bo będzie to po prostu nieopłacalne. I w tym jest cały zawias, ponieważ większość kosztów utrzymania DPS-u ponoszą gminy na ten moment. Nawet nie uczestnicy sami, nawet nie ich rodziny, ale gmina finansuje pobyt swoich mieszkańców w DPS-ach. I to jest niestety taka kwadratura koła, bo czym więcej chcielibyśmy zapłacić pracownikom DPS-u, tym większy będzie koszt jego funkcjonowania, a to skutkuje tym, że gminy rzadziej będą kierowały swoich mieszkańców do DPS. Pani radna Elżbieta, proszę. Pani dyrektor, jest informacja, za ubiegły rok tak zwany wsad do kotła wynosił na 31 grudnia ubiegłego roku 9,64. Ile wynosi teraz tak orientacyjnie, bo wiemy, jak bardzo podrożała żywność, a to jest stawka bardzo niska. Przepraszam, nie mam przy sobie takich wiadomości, dlatego że na przykład wam sprawozdanie za 22 rok, tak? Wiadomo, że na pewno jest wyższa. Natomiast to jest sam tak zwany wsad do kotła, bez wszystkich narzutów, tak? Bez kosztów pracownika i tak dalej. Jak się kupuje catering, no to wiadomo, że się płaci. Mieliśmy w roku taką sytuację, kiedy musiałam kupić catering, to 27 zł była stawka dzienna do zapłacenia, tak, od osoby. Mhm. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie do pani dyrektor? Nie widzę. Serdecznie pani dziękuję za tą prezentację i te wyjaśnienia. Proszę państwa, przechodzimy do 11 punktu porządku obrad. Informacja o działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Mełgwi. Ja przy okazji powiem, że w holu, w korytarzu można obejrzeć prace wykonane przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Zachęcam ich do ich obejrzenia, a o zabranie głosu poproszę panią dyrektor i przedstawienie nam prezentacji, kilka słów. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Sprostuję tylko, że kierownik warsztatu terapii zajęciowej. Proszę państwa, warsztat terapii zajęciowej powstał w 2003 roku. Także już trochę działamy tutaj na terenie naszego powiatu. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Integracji Społecznej, gdzie tutaj przedmówca, pani dyrektor, jest naszym prezesem jednocześnie. Siedziba warsztatu terapii znajduje się w byłym budynku Urzędu Gminy Mełgiew. Tutaj muszę wspomnieć taką informację, która jest gorąca i na bieżąco. Tutaj przekazywałam już państwu na komisjach. Dostaliśmy propozycję od Urzędu Gminy Mełgiew dotyczącą zmiany siedziby warsztatu. W tej chwili prawdopodobnie już w najbliższym czasie będziemy się przeprowadzać. Ta siedziba będzie się mieścić w Janówku. Jest to wyremontowana dawna szkoła, z tego co mi wiadomo. Już oglądaliśmy budynek, zarząd stowarzyszenia również.
Tutaj pytanie takie na komisji dostałam, czy to lepiej, czy gorzej, jak się z tym czujemy. Powiem tak obiektywnie i szczerze, jeśli chodzi o warunki lokalowe i budynek, na pewno warunki będą lepsze. Natomiast minusem jest lokalizacja, dlatego że nie ma tam żadnej komunikacji miejskiej. W tym momencie mieliśmy jakąś alternatywę, natomiast tam nie. Niemniej jednak no, posiadamy, jak Państwo wiecie, autobus do przewozu osób niepełnosprawnych i myślę, że sobie świetnie damy radę. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką wyodrębnioną i organizacyjnie i finansowo stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten moment rehabilitacją obejmujemy 35 osób z terenu, 33 osoby to są z terenu powiatu świdnickiego, natomiast dwie osoby, to jedna osoba to jest teren powiatu krasnostawskiego i jedna osoba to jest powiat Łęczna. Oczywiście finansowanie jest na mocy porozumienia pomiędzy powiatami, także tutaj PCPR już pilnuje tych umów i porozumień. Rehabilitacja zawodowa to jest taka główna jakby gałąź naszej działalności. Jest realizowana w pracowniach terapii zajęciowej. Posiadamy na ten moment 7 pracowni terapii zajęciowej. I tak, pracownia gospodarstwa domowego zazwyczaj cieszy się tutaj największym powodzeniem. Przygotowuje uczestników do samodzielnego sporządzania posiłków, radzenia sobie w takim codziennym życiu, współpracy w grupie. Dokonują też, opracowują wspólnie jadłospisy, co będą przygotowywać, również uczą się gospodarowania budżetem, robią zakupy. No właśnie, tak jak tutaj na slajdzie mamy. Pracownia ogrodniczo-kwiaciarska. Jest to pracownia, która właściwie takim głównym zajęciem to jest opanowanie umiejętności z zakresu podstawowej pielęgnacji roślin i kwiatów i w terenie, w sezonie takim wiosenno-letnim do późnej jesieni pracownia ta dba o teren wokół budynku. I tak już wiem, że teren budynku tego nowego jest dużo większy, da dużo więcej możliwości zagospodarowania i będzie ta pracownia miała pole do popisu. Myślę, że na wiosnę już będzie ładnie. Pracownia technik różnych. Pracownia technik różnych, tak jak nazwa sama wskazuje, wykorzystuje różne techniki i materiały. Głównie to są materiały plastyczne, ale też różnego rodzaju alternatywne materiały. Oczywiście wszystkie zadania, które realizujemy, dostosowujemy do potrzeb i możliwości naszych uczestników, bo tak jak Państwo będziecie mogli zauważyć, na korytarzu też mamy wystawione prace. Są to prace na bardzo wysokim poziomie artystycznym, ale nie wszyscy uczestnicy mają takie możliwości, więc też dostosowujemy te możliwości, żeby każdy znalazł jakieś zajęcie, żeby każdego w miarę możliwości usprawniać. Pracownia artystyczna, oprócz tutaj technik plastycznych, malowania, wykorzystywania różnego rodzaju materiałów, projektowania, też zajmuje się muzyką i grupą artystyczną. Każdy z naszych uczestników ma taką możliwość, żeby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i w ramach właśnie tej pracowni też staramy się to realizować. Pracownia krawiecko-kaletnicza. Pracownia ta wymaga już jakby trochę takich wąskich umiejętności. Niemniej jednak też dostosowywane są zajęcia do możliwości. Nie każdy potrafi szyć na maszynie i haftować, ale też uczymy się. Są osoby, które po latach gdzieś tam znajdują to miejsce w tej właśnie pracowni, gdzie też wydawałoby nam się, że to jakby to, właśnie tutaj mam taką informację, taką na boku, że tak powiem. Zaskakują nas ci nasi podopieczni, gdzie wydawałoby nam się, że są, nie wiem, mają predyspozycje w określonych
kierunkach, a po latach okazuje się, że ktoś trafia właśnie do pracowni krawieckiej i zaczyna pięknie haftować, nie? Także jakby pomimo tego, że pracujemy już 20 lat, to mogę powiedzieć, że może nie codziennie, ale raz na jakiś czas odkrywamy jakieś nowe umiejętności, nowe możliwości tych naszych podopiecznych, ale to też jest zasługą kadry, ponieważ są to wyspecjalizowani, wykształceni ludzie z sercem, z pasją i szukają coraz to nowych możliwości i opcji po to, żeby jak najbardziej aktywnie pomagać naszym uczestnikom się rozwijać. Pracownia Technik Komputerowych i Introligatorskich to też jest pracownia, która zawsze jest oblegana. Oczywiście tutaj uczestnicy uczą się obsługi takich prostych programów użytkowych, także pracują urządzeniami takimi biurowymi typu laminator, typu Xero. To też sprawia im ogromną przyjemność, jak mogą to realizować. Jeszcze tutaj powiem może na marginesie, że jeśli chodzi o wybór pracowni, każdy z uczestników ma prawo takiego wyboru raz na 3 miesiące. Co 3 miesiące jest rotacja w pracowniach, są zapisy, są rozmowy, staramy się, Rada Programowa stara się zazwyczaj dobrać tak pracownie, aby ten uczestnik jak najbardziej mógł z tego skorzystać po prostu. Pracownia umiejętności społecznych, to jest kolejna, to jest jedna z, no może już nie nowszych, ona już trochę działa, ale to jest ostatnia pracownia, która była utworzona. Uczestnicy uczą się w niej asertywności, współpracy w grupie, także zachowania się w urzędach, piszą, uczą się pisać CV, wysyłać listy i także kształtują różne umiejętności związane z poszukiwaniem pracy, współpracują, uczą się współpracy po prostu razem i uczą się też przebywania razem ze swoimi wadami, zaletami, uczą się rozwiązywania sytuacji trudnych również. Oprócz pracy w pracowniach uczestnicy mają możliwość skorzystania z terapii psychologicznej. Oczywiście głównym tutaj zadaniem psychologa jest sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii psychologicznych w różnych celach. To są i cele dla celów orzecznictwa czy różne inne sprawy, które nasi uczestnicy załatwiają, a są potrzebne im opinie, to jak najbardziej również służymy pomocą. No oprócz tego pani psycholog czuwa nad tym, aby nasi uczestnicy czuli się bezpiecznie, aby budowali pozytywny obraz samych siebie, by byli coraz pewniejsi, by potrafili samodzielnie załatwiać swoje sprawy, by jak najbardziej potrafili sobie radzić też w sytuacjach stresowych i myślę, że z powodzeniem to się udaje. Rehabilitacja społeczna to jest taką drugą ważną gałęzią naszej pracy. I rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie uczestnictwa naszym podopiecznym w jak najbardziej aktywnym życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym, by potrafili funkcjonować w społeczności, w której żyją. I w ramach tych zajęć organizujemy zajęcia sportowe. Tak jak tutaj Państwo widzicie, to są zajęcia tutaj przed naszym ośrodkiem. Prowadzone są ćwiczenia, zabawy, konkursy. Zawsze bardzo celebrujemy też święta, imieniny, urodziny. O, tutaj mamy taką fajną fotę z pracy, współpracy z Centrum Kultury w Mełgwi. W tym roku powstał taki fajny projekt pod tytułem Kulturalny Kocioł i w ramach tego kulturalnego kotła braliśmy udział w warsztatach teatralnych, muzycznych i tutaj właśnie na zakończenie tego projektu powstał wspólny spektakl. Tutaj została też nagrana wspólna piosenka. I podopieczna, nasza wspólna podopieczna, mówię wspólna, bo pani Sabina Bilik jest mieszkanką Domu Pomocy Społecznej, napisała tekst do piosenki, która była takim
songiem, że tak powiem, tych warsztatów została umieszczona na płycie. Współpracujemy również z uczelniami, tutaj z UMCS-em w Lublinie, głównie organizujemy tam kiermasze, zresztą z różnymi gminami, tak jak tutaj gmina Rybczewice chętnie nas zaprasza, organizujemy kiermasze wielkanocne, kiermasze bożonarodzeniowe. Tutaj jak Państwo widzicie, to już rokrocznie bierzemy udział w dożynkach gminno-parafialnych. Tradycyjnie przygotowujemy wieniec. To jak już kilka lat temu wspominałam i zawsze wspominam tutaj na tych naszych spotkaniach o tym, że przeniesienie do gminy Mełgiew wniosło też koloryt taki podtrzymujący tradycję i to też jest fajne w naszej pracy. Współpracujemy również z warsztatami w Świdniku. Tutaj mamy festyn integracyjny z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, gdzie zazwyczaj mamy możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. No, tutaj jeszcze uczestniczyliśmy w przeglądzie w Biszczy, co roku staramy się też tam bywać. To jest przegląd o Księżyc Twardowskiego. Tam są ściśle już określone repertuary, poruszamy się w poezji takiej górnolotnej z wyższej półki, bym powiedziała. Także też staramy się jakby przybliżać tego typu działalność i pasję. No tutaj właśnie bal walentynkowo organizowany przez DPS Krzesimowie, także nie zamykamy się na inne instytucje, razem gdzieś tam bywamy, razem organizujemy takie przedsięwzięcia po to, żeby ci nasi podopieczni jak najbardziej, najlepiej się czuli w różnego rodzaju środowiskach, by się nie bali wychodzić do ludzi. I takim naszym fajnym, najfajniejszym, jak to nasi uczestnicy mówią, czekaniem na wakacje, bo zazwyczaj właśnie w takim sezonie przedwakacyjnym staramy się zorganizować wycieczkę. Niejednokrotnie jest to duże przedsięwzięcie, jest to finansowe głównie. W tym roku bardzo nam pomógł PFRON oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, gdzie współfinansowała tą wycieczkę, więc mieliśmy możliwość zwiedzania Narodowego Parku Gór Stołowych, a także wycieczkę do Pragi. To pierwsza chyba taka zagraniczna wycieczka naszych podopiecznych. Czekają niejednokrotnie dla naszych uczestników. Jest to wyjazd zastępujący wyjazd wakacyjny. Może nie wszyscy są w stanie sobie wyobrazić, że to tak można spędzać wakacje i tylko tak, ale tak właśnie jest. Dlatego też pilnujemy tego, żeby co roku starać się taką wycieczkę zorganizować, co przy wzrastających kosztach nie jest łatwe, ale tak jak już tutaj wspomniałam, szukamy zawsze gdzieś jakichś innych źródeł finansowania i zazwyczaj nam się to udaje. No, uroczystości, święta w WTZ-cie są bardzo ważną też, tak jak już tutaj wspomniałam, urodziny, imieniny, ale zawsze staramy się też celebrować święta, takie mniejsze, typu Dzień Ziemniaka, Dzień Kobiet. Staramy się zawsze pamiętać o urodzinach uczestników, imieninach. I muszę Państwu powiedzieć, że jeśli na co dzień zawsze, no tak funkcjonujemy normalnie, tak jeśli przychodzą właśnie święta, czy wielkanocne, czy Boże Narodzenie, ci nasi uczestnicy już wiedzą, że muszą zadbać o strój, nie musimy tego przypominać, już jakby przez lata pracy zwracaliśmy zawsze na to uwagę i to jest szczególnie świętowane. Cieszą się, czekają na te święta. Zresztą razem je przygotowujemy. To też jest tak, że wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i nasi uczestnicy, przygotowujemy sobie wspólne święta, czy to Wigilię, czy śniadanie wielkanocne. Jest to dla nas bardzo ważne i ja będę to nadal podtrzymywać. Tutaj Państwo macie na koniec próbkę prac, kilka zdjęć, prac, które u nas powstają. Zresztą tutaj na korytarzu też
będziecie Państwo mogli obejrzeć. Zapraszamy do obejrzenia. Oczywiście zapraszamy też do nas. Co prawda już na ten moment może nie zapraszam do Mełkwi, bo pewnie lada moment się będziemy przeprowadzać, ale 20-lecie myślę, że już będziemy świętować w nowym miejscu i też sobie ładnie je urządzimy. I tutaj, aby nie być taką gołosłowną, przywiozłam ze sobą troje uczestników i dwoje z nich, jeśli Państwo pozwolą, zabiorą na ten moment głos. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Jestem mieszkanką Domu Pomocy Społecznej, tak jak pani kierownik powiedziała. Uczęszczam na warsztaty terapii zajęciowej do Mełgi od 1 czerwca 2014 roku. Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa z tego powodu, że uczęszczam tam, bo warsztaty terapii zajęciowej dają mi bezpieczeństwo, takie poczucie bezpieczeństwa, po prostu odnajduję się w różnych sytuacjach, nawet piszę wiersze, bardzo piękne wiersze. Lubię też śpiewać, też występuję czasami z grupą artystyczną. Mam dużo kolegów, przyjaciół. No i każda praca mnie bardzo się podoba. Co mogę powiedzieć więcej? Jestem bardzo zadowolona z tego, że uczęszczam na warsztaty terapii zajęciowej. Gdyby ktoś powiedział, że nie będę uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej, załamałabym się naprawdę psychicznie. Witam serdecznie, nazywam się Pysz Marcin. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez warsztat terapii zajęciowej w Mełkwi pomaga mi odkrywać zainteresowania i nabrać nowe umiejętności. W warsztacie mam możliwość rozwoju zdolności zawodowych oraz nauki czynności przydatnych w życiu codziennym. Warsztat to również miejsce, gdzie spotykam się z przyjaciółmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik. Jeszcze mam tylko takie drobne upominki wykonane przez naszych uczestników. Tutaj poproszę Mirka, w międzyczasie Mirek rozda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy jakieś pytania dotyczące działalności warsztatu Państwo chcieliby zadać? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 13. Podjęcie stanowiska w sprawie ochrony praw... Przepraszam, jeszcze nie. Pośpieszyłem się. I jeszcze punkt 12. Edukacja włączająca w powiecie świńskim w kontekście pilotażu z CEF. Pani dyrektor jest z nami ośrodka i chciałbym, żeby zabrała głos i też będzie nam, pokaże nam krótki filmik. Dzień dobry Państwu. Ja w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować Zarządowi Powiatu Świdnickiego za to, że wyraził zgodę, aby Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku mógł realizować projekt Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Był to projekt, który realizowaliśmy przez 2 lata. Budżet projektu 1 800 000, z tego 10% wydaliśmy na zakup sprzętu do wypożyczalni, który po skończonej realizacji projektu jest własnością ośrodka. Projekt był skierowany do 8 placówek szkół ogólnodostępnych powiatu świdnickiego, lubelskiego i powiatu łęczyńskiego. Naszym zadaniem było wesprzeć szczególnie nauczycieli w realizacji zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby nie przedłużać, po prostu pokazałabym tylko film, który nagraliśmy na zakończenie projektu. Są to relacje nauczycieli, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Wsparciem 8 placówek ogólnodostępnych, to jest Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krawcu,
Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że 30% dzieci w Polsce, które mają orzeczenia do kształcenia specjalnego, 30% z tych dzieci jest w szkołach specjalnych, reszta dzieciaków jest w szkołach ogólnodostępnych, więc naprawdę to duże wyzwanie dla nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych, aby dobrze poprowadzić rozwój tych dzieci i aby mogły funkcjonować potem w swoim dorosłym życiu jak najbardziej samodzielnie. W 2018 roku na zajęciach wczesnego wspomagania u nas w specjalnym ośrodku było 12 dzieci, obecnie jest 42 dzieci, natomiast w programie Za życiem 80. Te liczby pokazują, jakie duże są potrzeby i jak wzrasta liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy jakieś pytania? Może się... Nie ma. Nie, serdecznie jeszcze raz dziękuję za tą prezentację. Przechodzimy do punktu 13. Dobrze. W takim razie jest godzina 14.25 do 14.30.
Proszę Państwa, 5 minut minęło. Wznawiam obrady. Zapraszam radnych do zajmowania miejsc. Zapraszam. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 13 porządku obrad. Podjęcie stanowiska w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji określonymi w artykule 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Proszę Państwa, projekt tego stanowiska został Państwu przesłany w materiałach. Otwieram dyskusję, czy w tym punkcie porządku obrad ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę Pani Lipniowiecka. Ja, Panie Przewodniczący, chciałabym złożyć wniosek formalny o wniesienie poprawki do treści stanowiska. Czy mam je odczytać, czy przesłać, żeby się Państwo... Że może Pani odczytać. Dobrze. Poprawka do treści stanowiska w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji określonymi w artykule 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Historycznie powiat świdnicki jest regionem miłującym wolność, a jego mieszkańcy byli i nadal chcą być postrzegani jako osoby przyjazne i otwarte na wszystkich ludzi bez względu na ich wyznanie religijne, pochodzenie, wiek, przynależność polityczną czy orientację seksualną. Przyjęte przez Świdnicką Radę Powiatu w marcu 2019 roku stanowisko stanowczo zaprzecza tym wszystkim wartościom oraz temu, jak nasz region jest i powinien być postrzegany. Powiat Świdnicki i gmina Świdnik jako pierwsze w kraju przyjęły stanowisko, w którym odgradzają się od osób ze środowiska LGBT. Był to błąd, który odbił się szerokim echem nie tylko w kraju, ale i na świecie oraz doprowadził do straty w milionach środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy. Nie można uznać, że gminy i powiaty, które przyjęły tego typu stanowiska i uchwały, są w stanie realizować ogólne cele aktywnego dzielenia się i promowania podstawowych praw i wolności. Fakt ten został zauważony m.in. przez Unię Europejską, od której jako powiat chcemy nadal pozyskiwać zewnętrzne fundusze na rozwój naszego powiatu. Jako mieszkańcy powiatu świdnickiego nie chcemy być postrzegani jako osoby nietolerancyjne i deklarujące wykluczenie osób w związku z ich orientacją seksualną. Dlatego dziś wycofujemy się z naszej wcześniejszej przyjętej deklaracji i stanowczo podkreślamy, że powiat świdnicki jest otwarty dla wszystkich ludzi, a wszelkie wykluczenia i dyskryminacja są i będą nam obce. Nie można wyłączać jakichkolwiek osób ze społeczności, naruszając tym samym ich godność, a do tego właśnie przyczyniło się stanowisko większości radnych Rady Powiatu w Świdniku z marca 2019 roku, swoją treścią stygmatyzując, krzywdząc i wzmacniając w osobach o innej orientacji seksualnej poczucie zagrożenia i wykluczenia społecznego. Dlatego dziś jako radni wycofujemy się ze stanowiska Powiat Świdnicki wolny od ideologii LGBT, stając się tym samym powiatem wolnym od uprzedzeń rasowych, religijnych, politycznych i związanych z orientacją seksualną. Jednocześnie chcemy przeprosić wszystkich, których nasza deklaracja dotknęła osobiście oraz tych, którzy odczuli dyskomfort spowodowany brakiem dofinansowania zewnętrznego ze środków unijnych. Czy w tym punkcie porządku obrad ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek. Jeszcze jesteście przygotowani? Poddaję pod głosowanie wniosek formalny pani Lipniowieckiej, radnej. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Ja nie mogę głosować, to jestem przeciw. Czy już wszyscy? Jeszcze pan Zbigniew Twaruk. Pani Migut? Jest. Proszę Państwa, zagłosowało 8 radnych, przeciw głosowało 10 radnych, nikt się nie wstrzymał. Wniosek pani radnej Lipniowieckiej został odrzucony. Proszę Państwa, wobec takiego faktu poddaję pod głosowanie stanowisko zaproponowane. Nie, no pytałem pana, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji. Można, oczywiście, tylko prosiłbym. Proszę bardzo. Ponieważ no, Państwo odrzuciliście tę treść, no to jest to jakby inna sytuacja niż przed jej odrzuceniem. To dlatego, Panie Przewodniczący,
tu słowo wyjaśnienia. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Panie Przewodniczący, ta treść stanowiska, którą Państwo zaproponowaliście, no, zawiera oczywiste, chociażby w pierwszym zdaniu jest w oczywisty sposób nieprawdziwa, gdyż z mojej wiedzy nikt w tym kraju nie ingeruje w autonomię żadnych wspólnot religijnych. Także jest to stanowisko, które jest oparte na fałszywej przesłance w pierwszym zdaniu, a owoce zatrutego drzewa są owocami zatrutymi. Rozumiem, że jest to sprytne, oczywiście kolokwialnie i w cudzysłowie, sprytne wyjście z tego problemu, który sami Państwo sobie stworzyliście i powiem, co może Państwa zadziwić. Bardzo się cieszę, że w końcu przestaniemy dyskutować o tym kłopocie, w który waszym ideologicznym zacietrzewieniem w cały powiat świdnicki wpakowaliście. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie jestem w stanie poprzeć tego stanowiska, ponieważ nie ma w nim słowa przepraszam, a kulturalni ludzie używają takiego słowa, jeśli się z czegoś wycofują. I nie jestem w stanie poprzeć tego stanowiska, bo ono jest z gruntu nieprawdziwe. Co więcej, chcecie Państwo budować tutaj w oparciu tylko i wyłącznie o jeden system wartości, wykorzystując ten system chrześcijańskich wartości do celów politycznych. Jak się kończy wykorzystywanie czegokolwiek do celów politycznych, no to widać chociażby po wynikach ankiet, które o religijności Polaków publikuje Główny Urząd Statystyczny, a ta spada na łeb na szyję. I jeśli dalej będziecie to robić, to dalej będzie ona spadała, co mnie osobiście wcale nie martwi. Więc podsumowując, drodzy Państwo, to dobrze, że przestaniemy w końcu mieć ten problem, który sami nam stworzyliście. Dziękuję bardzo. Będę zamykał dyskusję. Pan Radosław Brzuska, ostatni głos w tej dyskusji. Ja myślę, że na ten temat powiedzieliśmy już bardzo dużo i nikt nikogo już nie przekona, ale był głos. Jeden będzie głos, drugi. Ostatni głos. Panie Radosławie, proszę. Ja mam świetną wiadomość dla pana radnego Jakuba Osiny. Otóż te dane rzeczywiście warto je analizować, bo są niepokojące, ale zawsze można się nawrócić. Ja liczę, że i pan Jakub Osina wróci na ścieżkę chrześcijańskiego nawrócenia. Czekam na to z nadzieją i braterską miłością. A teraz bym przeszedł do kwestii, bo niestety również dzisiejsza wypowiedź pani Lipniowieckiej potwierdziła, że od pięciu, już piąty rok mamy do czynienia z wielką kampanią kłamstw i manipulacji wokół stanowiska podjętego przez nas w 2019 roku. Bardzo się cieszę i dziękuję kolegom, że w nowej formie próbują te kłamstwa i manipulacje prostować w formie nieco inaczej sformułowanego stanowiska. Są to kłamstwa, które próbują zakrzyczeć treść tego stanowiska. Treść, która mówi o sprzeciwie wobec odbieraniu rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Treść, która mówi o naszym obowiązku, przypomina o obowiązku obrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją, która mówi o obronie nas wszystkich jako pracowników od niemerytorycznych, ideologicznych przesłanek, które mają kierować naszą pracą zawodową, chociażby w nauczycielstwie czy w życiu gospodarczym. To wszystko trzeba prostować i bardzo dobrze, że po raz kolejny to czynimy. Mimo że mamy do czynienia nie tylko z kłamstwami i manipulacjami, nie one są najgorsze. Najgorsze jest olbrzymia machina uruchomiona po to, aby nas jako społeczności lokalne zakneblować, aby odmówić nam prawa do formułowania stanowisk w ważnych społecznie sprawach. To jest po prostu cenzura, cenzura, za którą stoi Unia Europejska, jej urzędnicy brukselscy, którzy mają takie pomysły oderwane od rzeczywistości, które nigdy
nie staną się praktyką życia społecznego, ale narobią i wciąż od dłuższego czasu robią wiele zła w życiu społecznym, również w Polsce. Smutne jest, że również w ten proces włączyło się wiele organów władzy publicznej w Polsce, nie wyłączając niektórych przedstawicieli rządu, niektórych przedstawicieli samorządu, nie tylko powiatowego, czego przykład mieliśmy przed chwilą, ale również wojewódzkiego, rzecznik praw obywatelskich. Z tego przyjdzie zdać rachunek wszystkim tym osobom, współczuję im, że są współwinne tego wielkiego przedsięwzięcia zakrojonego na to, aby nas zakneblować, aby nas ocenzurować, abyśmy w otwarty sposób nie mówili o ważnych sprawach, tych, które wymieniłem, ale można je jeszcze krócej zawrzeć, a mianowicie ostatecznie chodzi o obronę rodziny. Chodzi o obronę rodziny, tego fundamentu, na którym jest zbudowane życie społeczne każdego narodu, również naszego narodu, i wszyscy, którzy to robią, mniej czy bardziej świadomie, są tym szalonym człowiekiem, który z siekierą rzuca się do korzeni drzewa, w które wszyscy jesteśmy włączeni, drzewa życia narodowego, bo tymi korzeniami, tymi fundamentami jest zdrowe życie rodzinne. I z tego wszystkiego przyjdzie zdać sprawę tym, którzy do tego koniunkturalnie rękę przyłożyli. Wiem, że moi koledzy z klubu, w którym pracujemy od 5 lat, w żadnym momencie tej sprawy nie zawieli, byli konsekwentni, również proponując to stanowisko, są konsekwentni, ale ponieważ to stanowisko, które przestanie być w obiegu prawnym na skutek za chwilę podjętej uchwały, było wyśmienite i z całą konsekwencją i wytrwale przez wszystkie te lata uzasadniałem to na łamach prasy polskiej i zagranicznej, więc chcę również nieco innym sposobem głosowania, wstrzymując się w tej sprawie zaznaczyć, że jest to wyśmienita uchwała, która będzie w historii samorządu polskiego złotą kartą. Jestem o tym przekonany. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, w takim razie poddaję projekt stanowiska pod... Nie, przepraszam, to był ostatni głos. Poddaję projekt stanowiska pod do decyzji. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Kto jest za? Jeszcze Pani Elżbieta. Ja jestem za. I Pan Dariusz Tokarzewski. Czy już? Tak, Panie Dariuszu, czy Pan... Dobrze, dziękuję bardzo, zamykam głosowanie. 9 radnych głosowało za, przeciw 8, 1 wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, iż stanowisko zostało podjęte. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt tej uchwały został zaopiniowany przez właściwą komisję. Otwieram dyskusję. Czy w tym punkcie porządku obrad ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Jeszcze Pani Migut. Ja jestem za. Pani Elżbieto, tak? Głosowało 18 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Punkt 15 porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023. Właściwa Komisja Powiatu zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Elżbieta. Dziękuję. 18 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zapytania, interpelacje radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Bardzo proszę o informację,
na jakim etapie jest projekt przebudowy drogi powiatowej 2101L w miejscowości Janówek. Czy zostały już ukończone prace związane z pozyskaniem działek do tej przebudowy? Kiedy zarząd powiatu zamierza wykonać tę inwestycję? Czy uzupełnione są wszystkie ubytki i droga jest aktualnie przejezdna? W jakim terminie zostaną naprawione ubytki? Dziękuję. Bardzo przypominam, że interpelację trzeba w formie pisemnej do mnie złożyć. Czy ktoś jeszcze z radnych chciał w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 17. Wolne wnioski. Czy w tym punkcie? Pan Jakub Osina, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja po raz kolejny, mimo że mamy za sobą kampanię wyborczą, a może tym bardziej, zwracam się za tym pośrednictwem do dyrekcji Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o usunięcie politycznych banerów z ogrodzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Kurz opadł, już można spokojnie usunąć polityczne banery i czas naprawdę to zrobić. Pan wicedyrektor, to chciałbym pana poinformować, bądź dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, nie pamiętam w tym momencie kto, na moją interpelację z poprzedniej sesji na temat banerów z numerem listy, a więc banerów stricte wyborczych, poinformował mnie, że ich nie było. No, jakby nie wiem, jak podejść do tego, czy pan dyrektor nie wie, co jest wieszane na jego szkole, to wtedy źle, czy też kłamie, to jeszcze gorzej. Są dwie opcje. Natomiast ja też chciałbym państwa poinformować, że dzisiaj złożyłem drogą ePUAP-u zapytanie dotyczące informacji publicznej do Nadleśnictwa Świdnik, na jakiej podstawie w czasie kampanii wyborczej na terenie Nadleśnictwa Świdnik przy Lotniczej 4, a więc na budynku publicznym i na ogrodzeniu budynku publicznego były prezentowane banery jednego z komitetów wyborczych. Tam jest szereg pytań dość konkretnych. Kampania się skończyła. Jest to administracja zespolona, jakby mówię o tym informacyjnie i nie jest to pretensja do starosty. Kampania się skończyła, przyszedł czas rzeczywiście, że trzeba pewne niezgodne z prawem działania po prostu naświetlić i rozliczyć. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Tak, proszę jeszcze raz pan. Mam dwa wnioski do Zarządu Powiatu Świdnickiego. Pierwszy w imieniu mieszkańców Janowic oraz Trzeszkowic zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Świdnickiego o wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ciągu dla pieszych przy drodze powiatowej 2020L. W obecnej chwili brakuje około 2 km chodnika od końca miejscowości Mełgiew do Trzeszkowic. Jest to trudny, niebezpieczny odcinek. Zdarzyły się tam już wypadki śmiertelne z udziałem pieszych. I drugi wniosek. Zwracam się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Świdnickiego o pilne działanie w sprawie dostępu do komunikacji publicznej na trasie Lublin-Świdnik-Mełgiew-Łęczna. Na wyżej wymienionej trasie realizowane są tylko 3 kursy dziennie. W godzinach między 9 a 16.30 nie ma możliwości wyjazdu lub powrotu z miejscowości Piotrówek, Lubieniec, Krzesimów, Trzeszkowice, Józefów, Janowice. Z dniem 1 września kursy w tych godzinach zostały zawieszone. W najgorszej, trudnej sytuacji jest młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych oraz ludzie starsi, którzy chcą skorzystać z rehabilitacji czy wizyty u lekarza. W tej ważnej dla mieszkańców sprawie składałam interpelację w dniu 31 sierpnia. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma konkretnych rozwiązań i propozycji. Proszę o zorganizowanie spotkania z panią wójt gminy Mełgiew, wystosowanie pisma do obecnego przewoźnika lub poszukiwanie nowego, ewentualnie rozważenie złożenia wniosku do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Być może rozwiązaniem tymczasowym byłoby uruchomienie choćby jednego kursu do Świdnika. Bardzo proszę o pomoc i niewykluczanie tych osób z życia społecznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wolne wnioski? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, zamykam 62. sesję Rady Powiatu 6. kadencji. Dziękuję serdecznie państwu za udział w obradach.